parę słów na temat ram karbonowych na przykładzie Cannondale Flash. Jakie są zalety, wady takich ram i na co zwracać uwagę przy zakupie ramy karbonowej używanej. Pierwsza rzecz, jest to Cannondale Flash, ta wersja dzisiaj już nieprodukowana, ale też wtedy jeszcze budżetowa, czyli na tych podstawowych włóknach karbonowych. W ramie tej nie zastosowano włókien High Mode, czyli High Modulus, ale na przykład tutaj na początku tylnego trójkąta Cannondale chwali się systemem Continuous Fiber Construction, czyli Cannondale stara się używać tam, gdzie tylko możliwe, jednego włókna karbonowego zamiast wielu krótszych włókien karbonowych, co ma dodawać konstrukcji sztywności i umożliwiać projektantom zmniejszanie masy ramy. Jednak sama rama jest naprawdę świetnie wykonana i robi wrażenie jej masa, ponieważ na mojej wadze elektronicznej jest to rozmiar L, czyli bodajże gdzieś 18,5 cala. Jak ją położymy, teraz ją mniej więcej tu tylko podeprę i waga wskazuje około 1180 gramów. 1180 gramów to jest piękna waga. Wiele ram produkowanych dzisiaj, w tym roku, daleko jeszcze odbiega od takiej właśnie masy. Ta rama ma już kilka lat, to jest rocznik sprzed kilku lat. Oczywiście wśród zalet jest jej waga, jest absorpcja drgań. Poza tym w przypadku Cannondale'a i nie tylko stosuje się rozmaite systemy, które sprawiają, że tylne widełki się mniej więcej mikro uginają. U Cannondale'a nazywa się to Safe System. Tutaj mamy system, nazywa się Thin Line Technology. Bardzo cieniutkie górne rurki tylnego widelca. Zresztą widzimy, że w tej płaszczyźnie są one spłaszczone. W tej nadają ramię sztywność, bo tutaj pracuje koło, prawda? Sam fakt, w jaki sposób możemy czuć się na tej ramie i jeździć, to jest plus ram, większości ram karbonowych. W tym przypadku też oczywiście bezpośredni montaż przedniej przerzutki Direct Mount, ale to już nie tylko w ramach karbonowych. Rometa, którego Wam testowałem, aluminiowego, też mówiłem Wam, że już ma Direct Mount. No to co? Przejdziemy teraz do tego, na co zwrócić uwagę przy zakupie używanej ramy. A to oczywiście będzie w połączeniu z wadą, z wadami ram karbonowych. Ramy karbonowe są delikatniejsze, dużo delikatniejsze od aluminiowych. I nie ma co mówić, że aluminiowe też są delikatne, bo się wgniatają. Po pierwsze, na same uderzenia kamieni ramy aluminiowe są odporniejsze. Po drugie, nawet jeżeli rama gdzieś się lekko gniecie aluminiowa, to najczęściej możemy śmiało na nie śmigać. Z karbonem jest już zupełnie inaczej. Na jakie miejsca zwracać uwagę? Zwracajcie uwagę na główkę ramy. Jeżeli gdzieś w tej okolicy, albo tutaj pod spodem, gdziekolwiek zauważycie taką ryskę, jeżeli ta ryska będzie takiej wielkości mniej więcej włosa, to znaczy szerokości, będzie cieniutka, może to oznaczać, najprawdopodobniej oznacza, że rama jest pęknięta, zapomnijcie wtedy o jej zakupie. Druga rzecz to jest miejsce, w którym najczęściej kierownica podczas upadku uderza w ramę. Jak widzimy na przykład przy tej ramie nic się nie działo. Te ramy mogą być porysowane w tym miejscu, właśnie od klamek czy od samej kierownicy. Ale jeżeli ta rysa jest już większa albo lakier jest pęknięty, no to uważałbym za zakupem takiej ramy. Kolejne miejsce, na które ramy karbonowe są bardzo, bardzo nieodporne, to są dolne widełki tylnego trójkąta, właśnie w tym miejscu, gdzie może nastąpić tak zwany chainsack, tak? Czyli jeżeli wciągnie nam korba łańcuch do góry, to łańcuch, ponieważ jest stalowy, bez żadnego problemu rzeźbi w karbonie. Tutaj widzimy, że ja nie mam tej ramy od nowości. Pod spodem tej naklejki czerwonej już były jakieś otarcia, więc ktoś sobie ją okleił. No i jakoś to działało. Widać, że tu jest w porządku, ale na to trzeba zwracać uwagę. Drugie miejsce, na przykład w tej ramie, to z kolei dolna powierzchnia tylnego trójkąta, tu gdzie jest poprowadzony, gdzie był prowadzony pancerz hamulca i też widzimy, że ktoś próbował na czerwono też to okleić, żeby ten pancerz tutaj się nie ocierał i w ten sposób chciał ochronić ramy. Jednak osoba ta zdecydowała się na sprzedaż tej ramy,
w momencie, kiedy, zobaczcie, właśnie w tym miejscu powstało pęknięcie lakieru. Mam nadzieję, że to w miarę dobrze widzicie. Jeżeli lakier odpadł, to znaczy, że rama w tym miejscu musiała się ugiąć na tyle, że elastyczność lakieru już nie była tak duża, czyli w tym momencie mamy odprysk. Może nie widać tutaj, żeby karbon był uszkodzony, ale ktoś na wszelki wypadek tej ramy już się pozbył. Zaleta ram karbonowych, osładzająca trochę to, że są takie delikatne, to fakt, że możemy je naprawiać. I jeżeli chodzi o naprawę ram karbonowych, jest to dużo łatwiejsze niż w przypadku ram aluminiowych. Ja bym się nigdy nie podjął naprawy jakiegoś tam spawu aluminiowego w rowerze. Jeżeli by mi coś pękło w aluminiowej ramie, to dla mnie to już jest koniec ramy. Taka rama ląduje na ścianę jako wieszak albo jakiś fajny element stylizujący naszego domu. W przypadku ram karbonowych, jeżeli to okazałoby się, że jest pęknięcie, to wzmocnienie tego, naprawa, nawet jeżeli nie jest to pęknięcie, można po prostu poprosić fachowca w tej sprawie, żeby nam wzmocnił to miejsce, polakierował na nowo i rama będzie dalej śmigać. 1180 gramów rozmiar L przy kilkurocznym modelu Cannondale Flash, to jest fajna sprawa. Mamy tu wkład, mamy tutaj mufę supertową BB30. Ja osobiście bardzo bym chciał w swoim rowerze taką mieć, no ale w moim killerze już nie jest to możliwe. Bardzo potężna główka ramy i to nie jest główka typu taper, czyli 1,1 na górze i 1,5 cala na przykład na dole, tylko mamy 1,5 cala górne i dolne łożysko. Bardzo potężna, z adapterem można stosować wszystkie rodzaje amortyzatorów prawie. Bez adaptera oczywiście wchodzi nam headshot i wszystkie rodzaje lefty. Przy okazji też nadmienię, że lefty są kompatybilne ze wszystkimi rodzajami ram. Chodzi tylko o rurę sterową, jaką do lefty zamontujemy. Tyle na temat ram. Tą ramę też wrzucamy na Allegro na wszelki wypadek jako uszkodzoną i niech sobie ludzie ją licytują. A ja mogłem wam powiedzieć, jakie są wady i zalety ram karbonowych używanych. Na razie.